Kibice zgromadzeni w Głogowskiej hali bardzo długo czekali na pierwszą bramkę. Zdobył ją w 17 minucie spotkania Dariusz Pieczyński. W kolejnych minutach toczyła się dość wyrównana walka z lekką przewagą na korzyść Euromastera. Podobnie było zresztą w drugiej części gry. Worek z bramkami rozwinął się dopiero na 2 minuty przed końcem, gdy goście postanowili wycofać bramkarza. Bezlitośnie potrafili to wykorzystać Daniel Lebiedziński oraz po raz drugi w meczu Pieczyński. Bardzo ważne 3 punkty. Dopiero trzecia kolejka, a już nerwowość, bo tylko jeden punkt po 2 kolejkach. I to przede wszystkim cieszy. Jeżeli miałbym podsumować mecz, to dosyć dobra gra nasza w pierwszej połowie. Prowadziliśmy 1-0, no jeszcze tam w ostatniej minucie mieliśmy 2 doskonałe sytuacje do tego, żeby gdzieś to podwyższenie podwyższyć to prowadzenie. W drugiej zagraliśmy słabiej na pewno. Gwiazda naprawdę cały mecz nam się tu postawiła bardzo mocno i ten mecz był, tak jak trener gości mówi, większość meczów wyrównany. Zadowolenia ze zdobycia 3 punktów nie ukrywał zdobywca 2 bramek Dariusz Pieczyński. Wiedzieliśmy, że kolejna strata punktów spowoduje, że będzie trochę, wpadnie się trochę nerwowość nasze poczynanie. Pierwsza połowa była całkiem niezła w naszym wykonaniu. Prowadziliśmy grę, mieliśmy kilka sytuacji, aczkolwiek tylko wykorzystaliśmy jedną. W drugiej połowie był mecz bardzo rwany, dużo niedokładności było, ale cieszymy się z tego, że potrafiliśmy w końcówce, że ktoś mógł dobić przeciwnika i skasować pierwsze 3 punkty tak naprawdę, czyli zwycięstwo w Ekstraklasie tutaj doda nam pewnie trochę pewności siebie przed kolejnymi spotkaniami. Teraz przed Euromasterem sobotni wyjazd do Torunia. Powrót do Głogowskiej hali w piątek 16 października o godzinie 19 na pojedynek z AZS UŁEŚ Katowice.